Ostatnie decyzje Zarządu Województwa Podlaskiego przyniosły istotne wsparcie dla Suwalskiego Szpitala. W pierwszej dekadzie lipca placówka uzyskała dwie transze pomocy finansowej, która przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, ale też w znaczącym stopniu poprawi szpitalną infrastrukturę. 1 lipca miejscowy szpital dostał od organu założycielskiego 170 tysięcy złotych na zakup sprzętu. Lecznica w partnerstwie ze szpitalem okręgowym w litewskiej Olicie realizuje projekt mający na celu wzmocnienie placówek w zakresie medycyny ratunkowej w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany z programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027 przewiduje m.in. zakup niezbędnego sprzętu, który uzupełni zasoby pozostające w dyspozycji oddziałów ratunkowego, OIOM-u i bloku operacyjnego. Doposażenie obejmie lampy zabiegowe, kardiomonitory, stoły zabiegowe i operacyjne, respiratory, aparaty do znieczulenia oraz łóżka, informuje Urząd Marszałkowski. Prócz zakupów przewiduje się też realizację szkoleń dla pracowników. Pełna wartość projektu to niemal 2 400 000 zł, a dofinansowanie ze środków wojewódzkiego samorządu to około 10% tej wartości. Drugie wsparcie jest znacznie wyższe, sięga niemal 0,5 miliona złotych. Umożliwi ono Suwalskiemu Szpitalowi kolejne remonty. W ręce ekip budowlanych ma szansę trafić tunel łączący budynek główny z laboratorium mikrobiologicznym, ale też stanowiący podziemny łącznik z zakładem anatomii i patomorfologii, pracownią histopatologii oraz położonym po sąsiedzku szpitalem psychiatrycznym. Jeden z budynków szpitalnego kompleksu przejdzie również wymianę dachu. Jak podkreśla Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego, odpowiedzialna za sprawy jednostek ochrony zdrowia i właściwą realizację ich zadań, zarówno zakup sprzętu, jak i remonty przyczynią się do podnoszenia standardów leczenia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Łącznie tylko w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku konto suwalskiej lecznicy zostało zasilone kwotą ponad 650 tysięcy złotych. W pięknej scenerii odbyło się podpisanie umów na realizację dwóch augustowskich imprez sportowych. Beneficjentami są Augustowski Klub Sportowy Sparta oraz Augustowskie Towarzystwo Pływackie, które już niebawem wyjdą kolejny raz z bardzo atrakcyjnymi propozycjami. W kalendarzu warto odnotować obie – skoki na nartach wodnych Netta Cup, a druga to zaplanowany na wrzesień Augustowski Festiwal Biegowy. Więcej o planowanych imprezach opowiedział członek Zarządu Województwa Podlaskiego, augustowianin Bogdan Dyjuk. Przypomniał, że augustowski konkurs skoków na nartach wodnych ma już swą wieloletnią tradycję. Natomiast augustowski festiwal biegowy, jak pod tą nazwą, to jest historia niedługa, aczkolwiek jeden z części tego festiwalu biegowego, półmaraton augustowski, ma tradycję już kilkunastoletnią. Ale cieszę się, że w ubiegłym roku Towarzystwo Pływackie w ramach 200-lecia rozpoczęcia budowy kanału augustowskiego zainicjowało dodatkowe przedsięwzięcie i ten półmaraton rozrósł się do dwudniowej imprezy. To, co nam chodzi, aby nie było to przedsięwzięcie krótkotrwałe, które i biegacze, sympatycy przyjeżdżają na chwilę, a później uciekają z naszego przepięknego terenu, że przyjeżdżają na kilka dni, a bieg półmaraton, maraton oraz ultrakanał to przebiega przez najpiękniejsze trasy, to Państwo biegający mogą powiedzieć, w kraju. Przez teren Puszczy Augustowskiej, wzdłuż kanału augustowskiego, kilkakrotnie przekraczając kanał poprzez śluzy. Dlatego cieszymy się, że jako samorząd województwa podlaskiego możemy wspierać te inicjatywy. I mimo wszystko, mimo że pan marszałek słucha, możemy powiedzieć, czekamy na więcej tego typu przedsięwzięć, inicjatyw promujących nasz region jako teren przepiękny, teren, którym można uprawiać, także wypoczywać. Konkurs skoków na nartach wodnych uzyskał 50-tysięczne wsparcie. Umowę w imieniu klubu podpisał prezes Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta Zdzisław Sadowski. Klub Augustowski jak jest Sparta zawsze stara się promować sport wśród dzieci i młodzieży, jak również promować nasz region, województwo podlaskie, czy również Augustów. Augustów jest znany na całym świecie, w Polsce, w Europie. A konkurs skoków ma już swoją renomę. Impreza obejmuje konkurs skoków dziennych, memoriał Zygmunta Kowalika oraz konkurs skoków nocnych, memoriał Tomasza i Konrada Rumińskich.
Pomysłodawcą i propagatorem historycznych skoków był Zygmunt Kowalik i to jego postać oraz dokonania impreza upamiętnia. Tegoroczna edycja zaplanowana jest na sobotę, 20 lipca. Drugie wydarzenie to cały cykl biegów. Przypomnę tylko, że augustowski festiwal biegowy odbędzie się 27 i 28 września. Zaczynamy biegami najdłuższymi, czyli bieg ultrakanał maraton 80 km. Drugim dystansem jest maraton 42 km i te dwa biegi są bardzo związane, tak jak tutaj już pan marszałek Bogdan Dyjuk wspomniał, z kanałem augustowskim. Biegacze przebiegają aż przez 6 km na kanale i kończą tutaj w Augustowie. W niedzielę natomiast odbędzie się półmaraton augustowski po raz 13. Zapraszamy bardzo serdecznie, mamy atestowaną trasę, mamy bardzo dobre wyniki osiągane na tej trasie. Mamy też coś dla może amatorów, nie tylko, dla całych rodzin, bieg charytatywny. Bieg charytatywny to jest nasze jakby takie najważniejsze wydarzenie, co osób w tym bierze udział i pośród tych 12 edycji udało nam się zebrać ponad 200 tysięcy, które przekazaliśmy na cele charytatywne. Podczas wrześniowej imprezy można więc zrobić coś dla siebie i coś dla innych. Jest to świetny moment, aby zaprosić wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie pojechać na wakacje, że warto przyjechać do Augustowa. Jest to piękne, bezpieczne i atrakcyjne miejsce. Jeżeli ktoś już ma plany wakacyjne, to Augustów jest świetnym miejscem na podróż kulinarną czy krótki city break. Zapraszamy serdecznie. Te dwa wydarzenia, które dzisiaj będziemy dofinansowywać poprzez umowy narty wodne i bieg, są też doskonałą okazją, aby przyjechać nad Jeziora Augustowskie i odwiedzić to piękne miejsce. Wrześniowy festiwal uzyskał 60-tysięczne wsparcie.